Influencerzy kontra powodzie w Polsce. Boxer Wardęga, Fame MMA, Łukasz Żak. Znam Boxer. Wielkie powodzie poskutkowały sporymi odklejkami polskich influencerów, którzy rzucili się na zainteresowanie wokół tego tematu i posunęli się do naprawdę dziwnych ruchów. Dodatkowo Wardęga likuje kolejne wiadomości, odezwał się do mnie właściciel Cloud MMA, obnażając manipulację Boxdela. Federacja Fame zabiera oficjalne oświadczenie w sprawie udziałów Michała Barona. Czarne chmury zawisły nad Mr. Beastem i jego nowymi projektami. Drogowy zabójca został złapany w Niemczech i poznaliśmy sporo niepokojących szczegółów, a ukraiński streamer chwali się na transmisjach swoimi niebezpiecznymi rajdami po Warszawie. Ostatnio w internecie zrobiło się głośno na temat wypadku, który miał miejsce w centrum Warszawy i wywołał w ludziach ogromne emocje oraz domaganie się sprawiedliwości. I w ogóle się nie dziwię, bo sprawa dotyczy pijanego ludzkiego śmiecia, czyli Łukasza Żaka, który podczas jazdy z ogromną prędkością uderzył w jadącego przepisowo Forda, w którym znajdowała się rodzina. W tragicznym wypadku zginął 37-letni ojciec, osierocając dwójkę dzieci, które wraz z matką trafiły do szpitala, ich stan jest stabilny, a kobieta odzyskała już przytomność. Nie są to jednak jego jedyne ofiary, ponieważ Patus miał w samochodzie pasażerów, czyli m.in. swoją własną dziewczynę, która ma złamane kości policzkowe, wybite zęby, stłuczoną czaszkę oraz zerwany rdzeń kręgowy. Koledzy Żaka, którzy z nim jechali, nie udzielili nikomu żadnej pomocy, a dodatkowo wręcz odganiali osoby, które chciały pomóc rannej dziewczynie. Uknuli sobie sprytny plan, że skoro dziewczyna zemdlała przy okazji wypadku, to można ją tak zostawić, żeby ta zmarła, no i wtedy cała wina pójdzie na nią. Według prokuratora to wszystko... Czekaj, co? ...rannej dziewczynie. Uknuli sobie sprytny plan, że skoro dziewczyna zemdlała przy okazji wypadku, to można ją tak zostawić, żeby ta zmarła, no i wtedy cała wina pójdzie na nią. Według prokuratora to wszystko jest w aktach sprawy. Gdyby akta mogły przemówić, prokurator w tej sprawie byłby niepotrzebny. I Łukasz Żak tamtej nocy nie podróżował sam, bo była też z nim Kupra. Kierowcą drugiego samochodu był pan Kamil K., czyli właściciel wypożyczalni samochodów, z której korzystał Łukasz Żak. Jak podaje prokuratura, to pan Kamil pomógł Łukaszowi, by ten zbiegł z kraju. Dał Żakowi Kuprę, aby ten mógł uciec poza stolicę i prawdopodobnie nią wyjechał później do Niemiec. Prokuratura podaje, że łącznie zatrzymanych w tej sprawie ma być około 10 osób. I co jest najgorsze? To nie był jedyny raz, kiedy Łukasz Żak złamał prawo. Na swoim koncie ma m.in. przestępstwo narkotykowe, oszustwo... Kto to kurwa jest w ogóle? To jest jakiś losowy gość, który teraz wszedł do internetu, czy on jakąś karierę internetową prowadził? ...oraz 5 przestępstw drogowych. Wśród nich jest wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu, a także bez uprawnień. Ostatni wyrok zapadł 23 lipca tego roku, więc nie zdążył się jeszcze nawet uprawomocnić. W sieci zrobiło się bardzo głośno o tragedii, m.in. przez wpis warszawskiej policji o liście gończym wydanym na Łukasza Żaka, który zdobył prawie 3 miliony wyświetleń. I w komentarzach... Czyli chcesz mi powiedzieć, że on zostawił tą dziewczynę w samochodzie i spierdolił? Oprócz lawiny obelg, ludzie domagali się sprawiedliwości. Dzięki medialności sprawy i współpracy niemieckich oraz polskich policjantów udało się dość szybko znaleźć go za granicą. Sprawca wypadku zostanie wydany Polsce w ramach procedury europejskiego nakazu zatrzymania, a pozostali mężczyźni, którzy byli wraz z nim w aucie, dostali już zarzuty nieudzielenia pomocy i mataczenia. Dodatkowo może się to poszerzyć do próby usiłowania za przeszkadzanie w niesieniu pomocy partnerce Łukasza Żaka. Ja pierdolę. Jak mówimy o kretynach za kółkiem, to w ciągu ostatnich dni zrobiło się głośno o pewnym ukraińskim streamerze, który prowadzi transmisje z niebezpiecznych rajdów po Warszawie, łamiąc wszystkie obowiązujące przepisy i stwarzając ogromne zagrożenia. Gość za swoje zachowanie był już nawet konfrontowany na żywo. Ale pojawiła się także reakcja ludzi w internecie, którzy zaczęli oznaczać policję na Twitterze oraz zgłaszać jego kanał. Jako że poza polskim prawem to streamer również notorycznie łamał regulamin platformy, to długo nie trzeba było czekać na reakcję i po kilku dniach jego konto zostało zbanowane. Niestety, mimo że jest to jego 7 ban na Twitchu, to bana dostał tylko na tydzień. Ale mimo bana na Twitchu oraz całej fali krytyki, ukraiński streamer uważa, że nie zrobił nic złego. Do sprawy odniósł się na Telegramie, sugerując, że Polacy mają do niego problem, bo jest Ukraińcem i ma drogi samochód, że on nie jest jedyny, bo wielu warszawskich kierowców bierze udział w wyścigach, a cała sytuacja została... Ja pierdolę, kocham, kiedy ktoś wyciąga victim card w takiej sytuacji. ...została wyolbrzymiona. Ludzie mi dokuczają, bo jestem Ukraińcem i mam fajny samochód. To jest główny problem Polaków. Problem wyssany z palca. Nikogo nie obchodzą jakieś drogie samochody i skąd on jest, tylko nikt nie będzie znowu biernie czekać. Najgorsze jest to, że szczerze, największe wąty do gościa to powinni mieć inni Ukraińcy w Polsce. Bo przez takiego kurwa idiotę, później się tworzy taki
taka opinia na temat ogólnie Ukraińców. Ja na przykład się z tym nie zgadzam, bo uważam, że to jest bardzo chujowe szufladkować ludzi, tak, bo jeden, drugi, trzeci debil coś odpierdolił. Jakby no też trzeba popatrzeć na skalę tego, ilu Ukraińców mamy teraz w Polsce. No i to, że się trafia, kurwa, jeden, drugi, trzeci debil, no to jest bardziej niż oczywiste, że takie sytuacje będą, ale później jak ja słyszę, kurwa, jak 10. osoba z moich znajomych mówi, że Ukraina jest to, Ukraina jest tamto, tak, kurwa, to w sytuacji, kiedy u nas w Polsce by się coś... Ty też może trochę inną perspektywę mam, bo sam mieszkałem za granicą przez wiele lat, ale no jest to chujowe, żeby po prostu ocenić kogoś tak przez to, że nie jest stąd. No a sytuacja jest jaka jest i nie uważam, że to jest w ogóle, kurwa, w porządku, żeby z góry kogoś tak wykluczać, ale no do niego no to nie mam żadnego, kurwa, żadnej sympatii. Ten to może wypierdalać z powrotem do siebie, no akurat... Idiota zabije niewinnych ludzi. Szczególnie, że próbuje z tego robić jakiś content. To BK, Polacy mieli po prostu przezwiska jako sprzątający lub złodzieje? Tak, tak, alkoholicy, sprzątający, złodzieje, jakby dużo tego było, nie? Ale też nie każdy. Ogólnie, na przykład ja w większości, pomimo tego, że były chujowe sytuacje i rzeczywiście się jakieś tam spiny, kurwa, zdarzały z bardziej zamkniętymi ludźmi, jakby też staram się na to patrzeć obiektywnie, no rozumiem, że u nich mogło być dokładnie tak samo jak u nas właśnie na przykład teraz z Ukraińcami, że no, trafi się grupa idiotów, która coś odpierdala i później się wyrabia taka opinia już na temat większości. Taki stereotyp może bardziej, nie opinia. No ale, tak jak mówię, no nie ma co chyba szufladkować całości po odstrzałach, no paru jakby mniejszości, nie? No i mogą pojawić się naśladowcy. Jesteśmy bardzo blisko 2 milionów na kanale, spory odsetek osób, które ogląda moje materiały. Na przykład też kija w dupie nie mam, gdzie no jak kurwa, nie wiem, jak gadałem sobie ze Szkotami, chociaż nie tylko ze Szkotami, bo w UK, no to wiecie, że tam wszystkie narodowości znajdziecie. No to wiecie, no to jakoś tak pocisnąć pompę, że co, no jestem Polakiem, to piję w chuj, no to mogę sobie pożartować, może jestem jakieś ziarnko prawdy i jakby spoko, no ale kiedy to już przechodzi do takiej negatywnej tyry, na zasadzie, no ty jesteś kurwa jebany chuju, sprzątaczem, gównem, jebanym śmieciem ludzkim, no to już trochę inaczej, nie? Dalej go nie subskrybuję, więc subujcie i bądźcie na czasie. Ale szczerze, i tak największą negatywność do Polaków za granicą to mają inni Polacy. I szczerze, no też czasami to nie ma się co dziwić. Powracają nam kontrowersje wokół MrBeasta i jak pewnie możecie kojarzyć, Jimmy miał ciężki czas, bo wyciekły nieodpowiednie wiadomości Chrisa Tysona z nieletnim, a sam MrBeast został oskarżony o ustawianie filmów czy... 15 baniek ten film wykręcił. Organizowanie nielegalnego... Strzelam, że ta kontrowersja to jest wokół tego nowego produktu, co wypuścili z Loganem Paulem i KSI-em. ...legalnych loterii. A teraz afera roznosi się o trucie swoich widzów oraz fatalne warunki na planie jego nowego programu, który tworzy z Amazonem. A, możliwe, że słyszałem. Słyszeliście już o projekcie Beast Games, czyli reality show, w którym ponad 2000 osób gra o stawkę 5 milionów dolarów. I swoją drogą to będzie najwyższa nagroda pieniężna w historii telewizji. I na razie brzmi wszystko fajnie i przyjemnie. Ludzie grają o ogromne pieniądze, pewnie wielu z was chętnie wziąłoby udział w takim programie. No to posłuchajcie o pozwie złożonym przez uczestników tego programu. 5 uczestników złożyło pozew, gdzie oskarżają Beasta oraz Amazona o złe traktowanie na planie. W pozwie możemy się dowiedzieć, że paru uczestników było hospitalizowanych i nicie... Kurwa, ale szczerze, patrząc na skalę, w jaką oni poszli, ile oni ludzi do tego zgarnęli, samych uczestników, to było bardziej niż pewne, że takie rzeczy się będą działy. Ale teraz pytanie moje brzmi tak, jak dużo z tego rzeczywiście jest prawdą, a jak... Bo to są też Stany, kurwa, Zjednoczone, przypominam. Tam ludzie się pozywają na porządku dziennym, dla nawet sportu, kurwa, bo tam się da wyciągnąć przejebane siano za totalne głupoty. Jak dużo z tego jest rzeczywiście prawdą, jak dużo z tego jest wyolbrzymione? Cierpieli na fizyczne i psychiczne uszkodzenia. Nie mają zaplecza medycznego, no muszą mieć, w sensie to na 100% było jakoś, kurwa, kontrolowane, no ale, no stary, jak bierzesz po parę tysięcy uczestników na program, no to jest nawet stary, chodząc, kurwa, po prostym chodniku możesz złamać, skręcić sobie kostkę. Uszczerbki byli degradowani i miała się też pojawić Też no w Polsce zdaje mi się trochę, czy ogólnie w trochę innym regionie może inaczej by się to rozwiązywało, ale w Stanach coś takiego to już jest podłoże do tego, żeby zajebać pozew i jakieś ciężkie odszkodowanie od organizatora wyciągnąć. Moc... Alna. Pozwie zapierają się, że na planie nie było medyków, ludzie mdleli, łamali sobie kości. To nie uwierzę, że nie było medyków, kurwa. Mieliśmy też zdjęcia z... To już by był turbo idiotyzm. No stary, to ma tak przejebany budżet, to robi kurwa MrBeast, który świeci za to swoją mordą. To robi Amazon, który jest kurwa olbrzymi. Nie było medyków na planie? What? Całkiem sporej wisieniakami. Bardzo mało prawdopodobne. Nagra miała być brutalna i nieść za sobą spore obrażenia. Pojawiła się też informacja, że osoba z ekipy produkcyjnej musiała być hospitalizowana po tym, jak spadła na nią wieża. Podobno do teraz przebywa w szpitalu, a Jimmy odmawia komentarza na ten temat. Pojawiły się też zarzuty o takie podstawowe rzeczy jak brak snu, brak jedzenia czy brak podstawowych środków higienicznych. Po drugie miał być też problem zapłacenia. Słowo klucz, robi to Amazon, znaczy...
Kurwa, nie wiem, jak duży involvement Amazona jest w samą produkcję. Myślę, że tam ludzi, sprzęt czy coś może zapewniają. Na pewno rzucają na to siano, ale jeżeli chodzi o organizację całego show, nie wiem, jak to wygląda logistycznie, jak bardzo, jak dużo odpowiedzialności bierze za to ekipa MrBeasta i sam MrBeast. Ale no ciężko tutaj znaleźć winę w momencie, kiedy mamy tak szczątkowe informacje. Ten program jeszcze nawet nie wyszedł. Ceniem uczestników stawki minimalnej. Pozwy wspominają, że żaden z uczestników nie był tam za darmo. Każdemu obiecano zapłatę za udział w programie. I wiadomo, założenie wygranie 5 milionów dolarów, no raczej nie powinno być łatwe. Natomiast jeżeli na planie naprawdę nie było takich podstaw jak medyk czy jakieś... No to nie chce mi się w to wierzyć. No jak stary mogłoby nie być medyka na takim planie? No to jest, kurwa, no, dlatego mówię. No teraz mamy takie... Ten powiedział to, drugi powiedział tamto. Środki higieniczne. To wygląda to mega nieprofesjonalnie ze strony MrBeasta oraz Amazona. Ale tutaj... Ale na przykład byłbym w stanie bardziej uwierzyć, że było za mało medyków na liczbę osób, która była na planie. To jest dla mnie bardzo prawdopodobne. Czekałbym na jakieś rozwinięcie, no i stanowisko samego MrBeasta albo firmy Amazon. Chociaż jak wiadomo, złe traktowanie ludzi przez Amazona to nie jest coś nowego. To jednak nie koniec Twista, ponieważ pojawiły się kontrowersje wokół jego nowych produktów, czyli Lunchly, które zrobił w kolaboracji z Loganem Paulem oraz KSI-em. I sami pewnie wiecie, jak obrzydliwe potrafi być jedzenie w USA. Po internecie wiralowo latają te amerykańskie matki, które chwalą się na TikToku, jak... Nie, no czasami oni mają kurwa takie wymysły. ...towują jedzenie swoim bąbelkom i te nagrania naprawdę progresywnie Ja widziałem, jak był cały ten crazy, jak Prime'y wychodziły, te napoje Logana Paula i KSI'a, jak jakaś matka wrzuciła TikToka, że kupiła cały ten dispenser wody, jak to się nazywa, ten taki kurwa, co masz ogromny baniak z wodą i jakby przykładasz kubek, żeby nalać i wypełniła to tymi prime'ami. Tam naprawdę takie fikoły się dzieją. Sekundy na sekundę robią się coraz gorsze. Dozownik taki, no. I w Ameryce całkiem popularną propozycją na lunch do szkoły... W Europie zbytnio nie ma takich dozowników, tak swoją drogą. Może w jakichś biurowcach ewentualnie, ale rzadko się spotykam. Dla dzieci są Lunchables, czyli krakersy z dodatkami typu UK ser bardziej, w Polsce czy szynka, średnia. Które wyglądają jak przetworzone gówno. No i w ślady takiego produktu poszła wyżej wspomniana trójca i zrobili swoją wersję. Tylko dodatkowo oprócz tam krakersów czy nachosów dorzucają do takiego boksa napój Prime oraz czekoladę Beasta. Więc mamy produkty skierowane do dzieci, które są wysoko przetworzoną żywnością, nie zawierają konkretnych wartości odżywczych i wszystko jest pompowane przez ogromnych influencerów. Super! Dinozaur zagranicznego YouTube'a, czyli Dant DM, napisał dosyć głośnego tweeta, który zebrał prawie 50 milionów wyświetleń. Co się stało z YouTuberami? Nie mogę dalej milczeć. Oni chcą się po prostu nachapać forsy, jak to ma pomóc im fanom? To jest sprzedawanie gówna dzieciom, które im ufają. Poprawcie się. I... Kurwa, ja nie wiem, jaką wy macie opinię na ten temat. Ja uważam, że to jest już takie straszne karyniarstwo. W sensie... Rozumiem argument, ale nie zgadzam się z wyolbrzymianiem tego problemu, że to jest kurwa tak chujowe. Chłop napisał: I cannot say anything anymore, this is selling stuff for the sake of making money. Really? Serio? Ktoś chce coś sprzedawać, żeby zarobić? Man! Niemożliwe! No kurwa, no nie wiem, no przetworzona żywność, no okej, no jest chujowa, no ale idąc tym tokiem myślenia, no stare, no co, no kurwa, kole sprzedają od ilu lat. Czekolady jakieś w chuj niezdrowe od ilu lat sprzedają. Szczególnie, że oni weszli na rynek, który już działał. W sensie ich produkt jest odpowiednikiem albo zamiennikiem czegoś, co już było. I oni, mi się wydaje, że ludzie bardziej mają problem z ich marketingiem. Że oni mają strasznie agresywny marketing, gdzie oni wchodzą i mówią: my jesteśmy zdrowsi, bo mamy mniej tłuszczu, mamy mniej kurwa cukru, bla 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 bla. Ale później jak patrzysz no, na całokształt, no to nie jest zbytnio zdrowe, tylko jest zdrowsze. I no czy jest to zdrowe? No kurwa pewnie nie. No nie wiem, no nie zaglądałem w to aż tak bardzo. No zakładam, że nie. Ale no nie uważam, że to jest jakiś kurwa taki problem, żeby to rozdmuchiwać, że stary to jest chuj wie co. I Logan Paul postanowił mu odpowiedzieć: powiem ci, co się stało z youtuberami. Spędziliśmy lata tworząc content i budując swoją markę. Teraz chcemy budować biznes. Sam MrBeast odniósł się też do kontrowersji, broniąc swoją markę. Lunchables sprzedaje setki milionów sztuk i niezliczona ilość osób je. Naszym celem jest zapewnienie ludzi... No dobra, ale tu chodzi o to, gdzie ludzie zaczynali i co teraz robią dla pieniędzy. Myślę, że mogliby jednak zrobić coś przełomowego, na przykład wyjebać ze zdrową alternatywną. Wiadomo, wolny rynek wyjebane. Znaczy, no kurwa, no stary, no ale to jest argument na takiej samej zasadzie, jak no... Dlaczego masz spędzać czas robiąc filmy na YouTubie, jak możesz kurwa pomagać powodziom? Teraz. W sensie, nie powodzian, tylko pomoc dla powodzian nieść. W sensie, no, to jest, dla mnie to jest już kareniarstwo najwyższego stopnia. Okej, no jakby może to być niezdrowe, no ale kurwa, czy oni kogoś tym krzywdzą? No też, mam wrażenie, że to jest straszny reaching. Ludziom lepszej alternatywy. Na przykład nasz zestaw z indykiem ma 80 kalorii mniej.
Tak, no ale no kurwa, no to no czy krzywdzą? No nie powiedział, no kurwa, no. Ale to, tak możesz powiedzieć o wszystkim. Więc jeżeli już zaczynamy, kurwa, prowadzić dyskusję, czy potencjalnie możesz kogoś skrzywdzić reklamując taki produkt, możesz stary kogoś skrzywdzić, kurwa, sprzedając mu samochód. Stanik, dziękuję bardzo za 5 miesięcy. Wagwan, bratku. A nic, od ramkach sobie pierdolę. Takie jakieś z dupy dyskusje zaczynam. 60% mniej cukru, więcej elektrolitów, używamy prawdziwego sera, wyższej jakości mięsa. Oczywiście jedzenie świeżego kurczaka i brokułów jest zdrowsze, ale jeżeli ktoś zamierza jeść gotowy posiłek, taki jak ten, to lepszą alternatywą jest lepsza jakość, mniej więcej takiej samej ceny. Inna dyskusja zaczyna się w momencie, kiedy to rzeczywiście jest reklamowane dla młodszych odbiorców. To już jest temat rzeka, kurwa, i to jest jakoś regulowane. W Stanach mają inne przepisy a propos tego i to jest w ogóle, nawet nie zaczynam takiej dyskusji, bo nie znam się, kurwa, niezbyt się interesuję tym rynkiem. Nie, ja na przykład nigdy nie chciałem robić, kurwa, nic dla dzieci, bo nie uważam się, że jestem w pozycji, w której, kurwa, jakby to ująć, kurwa, w słowa ubrać. Nie czuję się odpowiedzialny za wychowywanie czyjegoś dziecka. O, może tak. No tak, ale nie mówimy o tym w takim szerokim aspekcie, tylko o tym, że chłopy chujowe rzeczy robią. Ale kurwa, no, ja się na przykład nie zgodzę, że chujowe rzeczy. W sensie, podaj mi argument, dlaczego te rzeczy są chujowe. Bo są przetworzone i są niezdrowe? No to równie dobrze ja mogę odbić ten argument, mówiąc, że jest to mniej niezdrowe, jest to zdrowsze od na przykład takiej coli z cukrem. Jeżeli mówimy na przykład o tych napojach Prime. Czy to jest zdrowe? No pewnie też nie. Dlatego uruchomiliśmy Lunchly. Więc bronią się, że w sumie to zrobili gówno produkt, ale troszeczkę lepszej jakości. Jak widać po komentarzach, sporo Twitterowiczów nie kupiło tych tłumaczeń. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o YouTuberach, którzy sprzedają swoim małe... Tak, jak to jest chujnia na kółkach? Znaczy no ogólnie, jeżeli chodzi o ten produkt, ja, no nie wiem, może kurwa przez fakt, że no jesteśmy z Polski, większość z nas. No nie rozumiem trochę kupowania stary paczek przetworzonego jedzenia, jakiś kurwa słodyczy i tak dalej, bo to nie wiem, czy to działa na podstawie jakiejś subskrypcji miesięcznej, czy to jest ogólnie jakiś zestaw, który kupisz w Walmartie, czy inny chuj. No dla mnie to też jest kurwa chujowy produkt, którego nie kupiłbym, nawet jakbym był młodszy raczej, chyba, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć w dniu dzisiejszym. No ale też nie uważam, że to jest jakieś kurwa zło najgorsze, które powinno się gówno burzę wywoływać. No, dla mnie to jest dziwne. Mam wrażenie, że to jest zahaczane, w sensie to jest wyolbrzymiany temat, bo masz realne twarze, które kurwa świecą za tym produktem i ludzie bardziej się przyjebali do marketingu niż do samego produktu w sobie. Dają swoim małoletnim widzom niezdrowe produkty. Tak, no my mamy też inny stosunek do jedzenia. Powodzi, która przechodzi przez Polskę, niektórym influencerom oberwało się od swoich odbiorców za brak wyczucia, empatii, czy za ich głupie zachowania. Nie ominęło to pewnego youtubera, który działa w internecie od wielu lat, czyli Sprawdzam Jak, który na YouTubie przekroczył ponad 1 milion subskrypcji. A to widziałem, to była strasznie dziwna kurwa sytuacja. I kanał kręcił naprawdę stabilne wyniki i miał swoje wzloty oraz spadki, ale Dmitry... Ale widziałem to strasznie wyrwane z kontekstu, więc nie wiem, czy to wyglądało aż tak chujowo, jak rzeczywiście było. Twierdził, że trzeba troszeczkę dokręcić śrubę, no i zaczął spamować streamami IRL z Powodzią przechodzącą przez Wrocław, po to, by nabić sobie na tym wszystkim troszeczkę zasięgów. Pokazuje ona... Kurwa, ile on tych streamów odpalił? 8 streamów, stare kurwa, w 5 dni? ...przez Wrocław, po to, by nabić sobie na tym wszystkim troszeczkę zasięgów. Przecież on robi totalnie inny content, jak to się zgrywa z tym, co on robi? Pokazuje on na nich m.in. jak Wrocław przygotowuje się na dotarcie żywiołu do miasta. No i wiadomo, Wrocław się przygotował. On nie był zawsze jakoś turbo szanowany na YouTubie? Natomiast no, nic się takiego tutaj nie stało. Szczególnie jak spojrzymy na Kłodzko czy Nysę, czyli miasta, które zostały zdewastowane. No ale mimo tego sprawdzam, jak płynąc sobie na chmurce strachu i takiego niepokoju ludzi, ustawiał miniaturki tych streamów, gdzie sugeruje, że cały Wrocław jest zalany. Wielka powódź, zaraz wszyscy umrzemy. Nawet podczas jednego ze streamów Dmitry został zaczepiony przez przechodnia, który go skonfrontował z tym, co chłop robi, no ale do Dmitra to jakoś nie przemówiło. Jesteś Sprawdzam Jak? Tak. Widziałem kilka twoich filmów. No. Popasam. Ale weź zmieni tą miniaturkę, bo clickbaitujesz strasznie na Powodzi. Podawałeś ten zalany miasto, napisałeś Wrocław. Już kilka osób się odezwało. Widziałem na tylko pierwszy rząd. No dobrze, ale to nie chodzi o to, to chodzi tylko no, na temat ilustracji, ale nie, ja nic nie sugeruję. No moim zdaniem sobie wiesz. No dobrze, no to... No dobra, no to jest... Kurwa, jakby nie rozumiem trochę tego tłumaczenia, ja nic nie sugeruję. Jak kurwa nie sugerujesz? Ustawiłeś miniaturkę kurwa z zalanym miastem i dajesz tytuł Wrocław, nic nie sugerujesz? W sensie, na przykład, może ja mam trochę kurwa skrzywioną opinię jako też twórca, może kurwa się za bardzo odkleiłem od tego internetowego syfu, ale nie uważam, że to jest jakieś kurwa najgorsze zło ustawienie takiej miniatury, ale no jakby już przyznaj się do tego, że bejtujesz na to, że kurwa
zalało Wrocław, a nie zalało Wrocławia. Moje zdanie. Oczywiście. Mr. Beast na przykład na filmach też clickbaituje, daje miniaturki jakieś pojebane, które w pełni się nie pojawiają w filmie. Każdy ma prawo do wyrażania swojego. Pojawiło się sporo komentarzy typu: gości miał totalną rację z tą miniaturką, wiadomo, że chodzi o clickbaitowanie. Panie, zmień tę miniaturkę, bo wprowadza w błąd. Najdziwniejsze jest to, że... W ogóle w jakim celu on to robi? On po prostu raportował na żywo, co się dzieje w tych miastach? Czy on jakąś, nie wiem, zbiórkę odpalał z tym, żeby później komuś pomóc? Od lat nie miał na swoim kanale żadnych streamów, a gdy nagle pojawiła się powódź, to łazi po Wrocławiu z kamerą i... Po prostu pod zasięgi? Stawia jakieś kuźwa, głupie miny na miniaturę do zdjęć niepowiązanych z Wrocławiem, wzbudzając tym niepokój ludzi, no i zbierając sobie całkiem spore wyświetlenia. A z tego, co napisał w opisie, to cały dochód zostanie przekazany na zbiórkę, więc tutaj... Okej, no to ja uważam, takie jest moje zdanie, że jeżeli... W sensie uważam, że no moralnie jest to kurwa na pograniczu, ale jeżeli rzeczywiście jakakolwiek pomoc z tych streamów leci do rzeczywiście ofiar tych powodzi, no to nie uważam, że to jest jakieś kurwa... W sensie, mówię, no moralnie jest to krzywe, ale z drugiej strony jak zobaczy to więcej osób i potencjalnie większą pomoc może nieść, to jest aż takie złe? Chyba chodzi o dochód ze streama, więc fajnie byłoby zobaczyć w sumie dowód, że coś na tę zbiórkę właśnie płacił. Też mi się wydaje, że on zawsze był taki w porządku, że on nigdy nie robi jakichś skoków na kasę. Dlatego zdziwiony strasznie byłem tą aferą całą. Najnowszymi streamami już takiej informacji nie było, tylko chłop... No tak, no inna kwestia jest taka, że MrBeast zrobił clickbaity na rozrywce, a nie na jakieś poważne tematy, no to jest prawda, nie? Linkował sobie wszystkie social media. Innym twórcą, któremu się oberwało, jest Edzio Rap, który... Ja tylko nie rozumiem, czemu on tak kurwa dziwnie to tłumaczył, że... Nie no, przecież ja nic nie sugeruję. No kurwa, jak nie sugerujesz? No jak już ustawiłeś tą miniaturkę, ustawiłeś ten tytuł, no już kurwa się przyznaj, że sugerujesz i tyle, no koniec, no kropka. Jechał do Kłodzka i nagrał, jak chodzi po zniszczonym mieście i o tym rapuje. Jesteśmy w Kłodzku, patrzcie jak wygląda to miasto. Przyszliśmy to nagłośnić i pomóc trochę mieszkańcom. Ja to zobaczyłem, to was też muszę tym gównem zmaltretować. Pani Jola ma 62 lata i... Mieszka sama, Kłodzku. Zaprosiła nas do swojego mieszkania. Szok. Kupiła je rok temu, miała mieć spokojną starość i bliżej do dzieci, tymczasem tyle z niego zostało. Opinie internautów są jednoznaczne. Pojechać na miejsce tragedii i się lansować. Nie rozumiem, po co ten dzieciak tam pojechał, skoro nie pomoże. Przyjechał do zalanego Kłodzka, żeby pośpiewać. Mam nadzieję, że oprócz łażania po Kłodzku... Mam nadzieję, że serio pomagał, no tyle powiem. ...zowania się, wziąłeś łopatę i pomogłeś ludziom. Nie wiadomo, może Edzio oprócz nagrania TikToka w tej pięknej białej... Jeżeli tak i tak zrobił więcej niż ja, pojechał na miejsce i może rzeczywiście komuś pomógł. No nie wiem, nie chcę tak oceniać za szybko, ale no wygląda to chujowo. W koszulce złapał złopatę i pomógł coś mieszkańcom. Teraz pogadamy o kolejnych wątkach w naszej boxdelowo-wardęgowej telenoweli, bo dostaliśmy oficjalne stanowisko Fame w sprawie Michała, Wardęga zlikował kolejne wiadomości, grupa Czarnego Orła nieudolnie atakuje filmy, a właściwie... Swoją drogą mam wrażenie, nie chcę tutaj pomawiać, ale mam wrażenie, że jeden z botów boxdela komentuje kurwa moje szoty na YouTubie. Już chyba widzę z 10 komentarz od jednego typa, który w taki jakiś strasznie dziwny, pokraczny sposób próbuje tłumaczyć za każdym razem boxdela i wjeżdża nawet... Inaczej, to by nie było dziwne dla mnie, że ktoś wjeżdża na boxdela, no bo sytuacja jest jaka jest. Ale on w tym wszystkim bardzo mocno atakuje Wardęgę. Pokażę wam. Czekajcie, tylko muszę znaleźć te komentarze. Ktoś mu nawet napisał ostatnio: boxdel przeloguj. Kurwa, nie mogę serio się połapać. Czy to jest serio, kurwa, może jakiś starszy koleś, który jakoś nie do końca ma obycie z internetem i po prostu pisze rzeczy w bardzo dziwny sposób. I może jest jakaś generacyjna przepaść między nami, ja nie rozumiem. Ale kurwa, o, ten motyw z 30 milionami jednak świadczy, że Wardęga kłamie. Wbrew pozorom, które widzą w mojej Wardęga, materiał może świadczyć na korzyść boxdela. Czego chyba totalnie w ogóle nie rozumiem tego komentarza. Enigma, Rewo, Wardęga, Konopski, nie rozumiem, kiedy powstał drugi film. Ważniejsze, że innych rzeczy na filmie nie zauważą. Na tym filmie nie zauważają. Słabo, słabo. Impotent w wieku 20 podzielić na 30 lat, będzie się bał macać kobiety. Można zrozumieć, że źle by się to dla takiego skończyło, realizację takich popędów kieruje więc na słabsze dziewczyny. No wygląda, śmierdzi mi to strasznie. Jak, to, kurwa, no to wygląda jak bot od boxdela, no przysięgam. Wejść na jego kanał? Nie chcę aż tak bardzo, kurwa, prywatnie wchodzić tam, bo widziałem jakieś tam filmy, że rzeczywiście chyba z... Nie wiem, kurwa, ciężko mi powiedzieć. Czekajcie, czy znajdę... On dużo tych komentarzy dawał, kurwa, tylko nie wiem pod jakim filmem jeszcze. On taki jakiś jeden też strasznie dziwny, kurwa, napisał. W sensie to może być prawdziwa osoba, ale śmierdzi mi to trochę. Datę dołączenia? Konto wyglądało legitnie w miarę, więc jestem strasznie rozdarty, czy to jest prawdziwa osoba, czy nie. Czarny Kruk zaczął swoje żniwa. No możliwe, no nie wiem, no kurwa... Sam Boxdel się przyznał do tego, że robi jakąś grupę natarcia, czy jak on to tam nazwał.
Więc to nie wykluczam, że to może być też to, kurwa. Gdzie jest ten dłuższy komentarz, który on napisał? Gdzie ja nawet chyba odpowiedziałem na jeden. Nie mogę przefiltrować wszystkich jego komentarzy, to jest minus. Będę sobie je pod rząd przeczytał. No nie znajdę już więcej, jebać. Ale no, widzicie, że to wygląda jak wygląda. Cloud pokazał całą wiadomość, która została przycięta na filmie Voxdela. Zacznijmy od ciekawej kwestii, która przez jakiś czas była niewiadomą, czyli chodzi o udział Voxdela w Fame MMA. Od publikacji filmu Wardęgi regularnie pojawiają się spekulacje, czy tym razem ta współpraca nie dobiegnie do końca. Gdyż Michał nie pojawił się przed kamerami na ostatniej gali, no i ustawił sobie opis na Instagramie ex-włodarz Fame. Jednak my już znamy z przeszłości te zagrywki, czyli to odchodzenie i usuwanie Voxdela z federacji. Ja raz jeszcze przypomnę, jak pojawiło się to oświadczenie, powiedziałem co do miesiąca, kiedy Voxdel wróci do federacji. Nie miałem żadnych informacji na ten temat. Głupi strzał. Powiedziałem coś na zasadzie, i to gdzieś na szotach możecie znaleźć. Jak wyszła pierwsza Pandora, że strzelam, że odsuną go z federacji na jakieś 3 miesiące i Voxdel magicznie się pojawi. Prędzej taki teatrzyk pod dobry PR. Tym razem jednak brakowało nam jakiegoś oficjalnego stanowiska ze strony federacji, bo jedyne co otrzymaliśmy to tę storkę, gdzie dziękują za 6 lat współpracy. Storkę, która została usunięta szybciej niż się pojawiła, a gdy Fame było o to pytane, no to unikali odpowiedzi. Więc ewidentnie wyczekiwali temat i badali nastroje internautów. A oficjalne stanowisko pojawiło się po tym niefortunnym filmie Voxdela. Krzysztof Rozpara w wywiadzie dla Super Expressu przyznał, że zarząd Fame nie widzi możliwości dalszej współpracy z Voxdelem i podjęto decyzję o przymusowym umorzeniu jego udziału w federacji. Pozostali włodarze nie byli w stanie dojść do porozumienia dotyczącego... Jak działa w ogóle protokół przymusowego odsuwania kogoś od spółki? Tego sposobu przejęcia udziałów, które należą do Michała. Mamy podstawy prawne do przymusowego umorzenia udziału. Da w ogóle legalnie kurwa zrobić? I takie procedury zostały uruchomione. Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu wypłaty jakiejkolwiek dywidendy do czasu zakończenia niezbędnych procedur. No i ten statement sugeruje, że nie dogadali się w kwestii wykupu jego udziału. Pytałeś się ostatnio o to, no chyba ta. Opera raczej nie jest przyjazna, skoro chcą... Działanie na szkody spółki i tak dalej. No w sumie Voxdel chyba z tego, co mi się o uszy obiło, to on ma mniejszość udziałów, nie? Nie wiem, czy Rafał Pasternak i Krzysztof Rozpara nie mają po 30%, a Gola i Voxdel po 20% jakoś? Tylko w momencie, kiedy nie ma jednej osoby, która ma większość udziałów i nie ma takiej jednej decyzyjnej, to mogą się na przykład... To po pierwsze, jak to wygląda w momencie, kiedy ktoś ma na przykład o 10% więcej udziałów? Czy no on chyba naturalnie ma trochę większą moc w spółce? I czy może się na przykład zgadać Pasternak z Rozparą, żeby wyjebać i Gole, i Voxdela, gdyby chcieli. Czy to w taki sposób może zadziałać? W artykule 266 niniejszej ustawy wskazano, że z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec o jego wyłączeniu ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Okej, czyli czyli to trafia do sądu i wtedy Rozpara i Pasternak mogą powiedzieć: hej, nie chcemy go w spółce, wyjebcie go, bo zrobił to i to i działa to na niekorzyść spółki. Okej, właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem, bo nie wiedziałem, czy to... miałoby to sens, że to się rozwiązuje w sądzie, ale właśnie się zastanawiałem w momencie, kiedy nie ma jednej partii, która ma większość udziałów względem całej reszty w spółce, czy oni się mogą zgadać i przewołtować na siłę coś. Makler, dziękuję bardzo za suba. Tylko z tymi udziałami jest inaczej? W jaki sposób? Coś na tej rzeczy, tylko to jest bardziej skomplikowane. Reszta ma pierwszeństwo przy kupowaniu udziałów od Buxtona. Czyli ktoś finalnie musi wykupić te udziały i tak? Znaczy no, kurwa, no gdzieś trafić muszą. No ale co w momencie, kiedy przykładowo, nie wiem, no każdy z udziałowców jest kurwa na stracie, nie ma cashflow takiego, żeby wykupić te udziały, tak czysto hipotetyczna sytuacja, nie mówię, że nie mają, to jak to się wtedy rozwiązuje? I czy finalnie, jak on zostaje odsuwany od spółki, jest oskarżany o pojebane rzeczy, to on dostaje w ogóle za to pieniądze? Udziały umorzyć. Aby doszło do takiego umorzenia, to muszą się prawdopodobnie odwołać do różnych zapisów umownych, takich jak na przykład działanie na... Idą na... Tak jakby aukcje, okej? Okay. Szkody spółki. To oczywiście publiczna wersja, ale za kulisami to może być różnie. A szczególnie, że w tym wywiadzie Rozpara zaznacza, że to będzie bardzo czasochłonny proces, tak szybko zmian w KRS-ie nie zobaczymy, a może w ogóle ten proces nie zakończy się pozytywnie dla Fame. Co ciekawe, to Wardęga wspominał, że posiada... No to jestem w stanie uwierzyć, ale to równie dobrze może być wymowa na zasadzie, wiecie, no długo to będzie trwać,
Nie zdziwcie się, jak Bogdan dalej będzie, a później się magicznie znowu pojawi, jak ucichnie. Jakieś nagrania, gdzie Bogdan mówił o ukrywaniu udziałów, czyli po prostu zapisywaniu ich na słupa. Więc nie wiem, jakoś mi się nie chce wierzyć w te słowa. Szczególnie, że w tym samym wywiadzie mówi, że ich nowa pato edycja Gali The Freak to ich pomysł na zaspokojenie widzów kochających prawdziwe freaky. Kiedy wiadomo, że były przecieki o takiej federacji od Bogdana oraz... Pierwsza walka, Didi versus 50 Cent. Ferrariego. A jeszcze niedawno rozparam... Pierwszeństwo... Pierwokupu mają inni udziałowcy, a później licytacja dla innych, okej. Okay. Mówił, że on... No ale co, on finalnie dostaje za to siano? W sumie to nie wie, co chłopaki tam kombinują. Ja nie jeżeli sąd by go uznał za, przykładowo, mordercę, to wtedy trafia to jakby do państwa? Czy to finalnie trafia na jego konto? Wiem, no generalnie... Bo w sumie to nie wiem, no to ja w ogóle nie znam się na spółkach, dlatego tak pytam. Nie, my mamy galę teraz 31. Okej, okay, to odpowiedź krótka, mniej dyplomatyczna, czy jest w tym ziarenko prawdy? Że co, że będzie federacja, że będzie... Tak. Czy nie jest... wiem, co chłopaki kombinują. Ja mam galę, zespół Fejmu realizuje teraz wydarzenie i to my się... To już jest taki przykład, że chujwi? No właśnie dlatego pytam, bo ja nie mam zielonego pojęcia. No właśnie, bo z jednej strony tak Krawacik napisał, z jednej strony no to są jego udziały, to jest jego własność, ale z drugiej strony, jeżeli będzie oskarżone jakieś popierdolone rzeczy i działanie, albo przez jego działania traci na tym spółka, no to też czy to finalnie powinno do niego trafić, czy nie powinno? Bo z jednej strony jest to trochę chujowe, ale z drugiej strony ma to trochę sens? Się na tym skupiamy, co chłopaki kombinują i czy faktycznie coś kombinują, bo gdzieś ktoś o czymś takim... Dostaje tyle, ile jest dłużny, a reszta to już nie wiem, okej? Okay? Pisał... Czyli ty jako ty o tym na razie nic nie wiesz? Ja na razie nie mam informacji takich, które pozwalałyby mi ocenić, czy to jest możliwe, czy to faktycznie jest coś kombinowane, czy nie. W ostatnim odcinku przegadaliśmy też sobie tego olbrzyma Bogdana, w którym znalazło się sporo nieścisłości i dziwna teoria o spisku Lexi, która stała za zrobieniem. Jeżeli masz jakieś zobowiązania, na przykład grzywne, to tak, jeśli ma majątek, to chyba rodzina też może to jakoś dziedziczyć, okej? Okay? Pandory, by zniszczyć Bogdana i Fame MMA. No w ogólnym rozrachunku źle się zestarzały te wszystkie zapowiedzi Bogdana z Instagrama, ale wyszła jeszcze jedna krzywa akcja z tym jego filmem, ponieważ napisał do mnie Sławomir Bielski z Cloud MMA. To właśnie jego wiadomość Bogdana przytoczył na filmie, sugerując, że ten wiedział, że nadchodzi Pandora 2 miesiące przed wybuchem afery, kiedy napisał tę wiadomość do partnerki prezesa Fame. Fajna gala. Szkoda, że przewidujemy problemy. Pozdrawiamy serdecznie, skarby. Już niebawem. Trzymajcie się. Jak jednak udało mi się wywnioskować po całym screenie... To jest w ogóle trochę pojebane pisać takie coś, nawet jeżeli to nie było związane z tą aferą. Jest to kurwa dziwne. Bielskiego, to te słowa wcale nie dotyczyły nadchodzącej afery, a jedynie zbyt dużej ilości organizowanych gal freakfightowych. Nie jest to tak, jak twierdził Bogdan, dowód na temat wielkiego spisku. Czeka, kiedy on w ogóle odpisał na tę wiadomość? Ha, on sprostował to jeszcze w lipcu 2023? Gal freakfightowych. Nie jest to tak, jak twierdził... No tego filmie Bogdana nie było, nie? Twierdził Bogdan, dowód na temat wielkiego spisku, Cloud i Lexi, a jedynie kolejna manipulacja i to dosyć... tania i naprawdę prosta do obalenia, bo wystarczyło pokazać cały kontekst wiadomości. Kolejne podejrzenia widzów wzbudziły dziwne atakujące komentarze pod filmami youtuberów, którzy krytykowali Bogdana. Revo podzielił się na Twitterze screenem serii dziwnych, schematycznych komentarzy pod jego filmem, w którym komentował film Bogdana. I w komentarzach regularnie przewijały się określenia typu pies Wardęgi, manipulant, okularnik. Wszystkie brzmiały bardzo podobnie oraz były w cudzysłowie. Trochę tak jakby... Czekam, kiedy u mnie się pojawią. ...który je pisał, został troszeczkę... źle skonfigurowane. W związku z tym nie zabrakło prześmiewczych komentarzy, że to była kolejna nieudolna próba ratowania swojej sytuacji. Kurwa, a ja... Ich ty! Ja nie wiem, czy też nie widziałem... A nie, dobra, to był inny komentarz. To był chyba od akurat widza, który też na Twitchu siedzi. Ale też jakoś tak dziwnie Rewas wyzywał. I kurwa, aż się zszokowałem, jak zobaczyłem ten komentarz. Akcja typu czarny kurczak ze strony Bogdana. Jednak prawda jest taka, że takich komentarzy nigdy bez konkretnych dowodów nie można komuś przypisać, bo równie dobrze... No, mógł to być jakiś troll, który zrobił oczywistą prowokację, żeby może jeszcze bardziej dobić Bogdana. Dostaliśmy też kolejne wycieki ze strony Wardęgi. Druid podzielił się na swoim Twitterze ciekawą wiadomością, którą otrzymał od jednego z włodarzy Fame MMA, czyli Rafała Pasternaka, w której oficjalnie pan Rafał oznajmia, że sprzeciwia się rozpowszechnianiu przez Wardęgę ich korespondencji czy nagranych rozmów. Generalnie statement pana Rafała Pasternaka został rozpatrzony negatywnie, no bo Wardęga opublikował tę jego wiadomość, no i sam mu odpisał, że chce tylko pokazać prawdę, a nagranie rozmów to jedyna możliwość, by bronić się przed kłamstwami federacji. Co ciekawe, to w wiadomościach Wardęga wspomina coś o nowej federacji, którą ponoć Pasternak chciał zrobić z nim, bez Bogdana, oraz tym, że zakazano mu kontaktować się z chłopakami z Fame i jedyna możliwość kontaktu była przez prawnika. Na koniec Sylwester zarzucił włodarzowi brak honoru i stwierdził, że powinien on wziąć odpowiedzialność za swoje słowa. No i tutaj mi się wydaje, że Pasternakowi
mogło nawet zależeć na takiej reakcji. Jestem wręcz przekonany, że federacja wypuści w stronę Wardęgi pozew i ani Pasternak, ani Rozpara nie są jakimiś medialnymi osobami, które będą odpowiadać mu na filmiki na YouTubie. Wojtek to tak. No właśnie, kurwa. Wiadomo, żyje w swoim świecie. Tatuś wita. Wiem, że wielu z was chciałoby zarabiać dobre pieniądze, a ja mogę wam w tym pomóc. A przez to, że wcześniej komunikowałem... Nie, no Gola jest najlepszy w tym wszystkim. Chcesz tego linka, co odpowiadałeś, bo to mi nie, już jebać. Staje się z Wardęgą przez prawnika, to po tym, co już pokazał i po tym, co zapowiedział, ponieważ jego drugi materiał ma uderzać stricte w federację, to nie zdziwiłbym się, jak wymierzą w jego stronę jakieś działa prawne i będą go próbowali dojechać na drodze sądowej. Wiecie, ten świat internetowy, te dramy, nagrania z ukrycia... Gola biznesmen! ...wiadomości, to jest jedna sprawa, a jest też ten drugi świat, w którym... No, te sprawy są troszeczkę bardziej skomplikowane. W każdym razie więcej freakfightowych tematów znajdziecie na kanale Napięści i niedawno wleciał tam kolejny odcinek. Również więcej ciekawego kontentu z różnych sfer internetu. Federacja Wardęgi powinna się nazywać Gryz? No nie wiem. Czemu każdy mi kurwa robi problemy o jakichś rzeczy, których nie zrobiłem, nie miałem pojęcia itd. W końcu wyląduję na linię, bo nie jestem złym człowiekiem, a ten skurwiel chce mnie zamordować. Nie wiem tylko z kiedy to są screeny, kurwa. Czy to jest z tej pierwszej Pandory, czy to jest teraz jakoś? Laska mu odpisuje, ale o co tebe chodzi w ogóle? Interesowało cię kiedykolwiek, czy ja wyląduję na linię po tym gównie, czy chodzi tylko o ciebie? Może jakbyś nie groził jakimiś dziwnymi osobami i przyznał się po prostu do niektórych mu, czyli chyba Wardędze. I po prostu się przyznał do niektórych rzeczy, zamiast w kółko kłamać, to by tak nie cisnął. Chuj wie, kto wysłał te filmy, ale Redacted sam do mnie dzwonił zszokowany, a nie gadałam z nim x czasu. Pomyślałeś chociaż sekundę, jak ja się czuję, gdy robisz z siebie show? Gdy robisz sobie show i zabawę z jednej z największych traum w moim życiu. Dla ciebie to jest jakaś gierka, bla bla. Bo nie da się przed tym uciec na ulicy, jak przechodzę, nawet słyszę, jak ludzie o tym mówią. Ale jaka trauma? Nic kurwa nie wiem o twojej traumie. To, że może w wieku 13-14 lat raczej nie chodzi się na imprezy, gdzie dorosłe typy dają ci alkohol i biegają nazy przed tobą, na przykład to. Kurwa, o czym wy gadacie, XDD, albo udajesz, albo masz dziury w pamięci, co ja wam zrobiłem, kurwa. Jakby usuńcie sobie kontekst wiadomości po prawej stronie, przeczytajcie same odpowiedzi Boxdela. Jaka trauma, ja nic kurwa nie wiem o twojej traumie, o czym wy gadacie, co ja wam zrobiłem, kurwa. Takie, o co chodzi, to że ja jestem biedny, skończę na linię przez was. Trochę tych kart graficznych trzeba będzie kupić. Tych wszystkich kart graficznych, to wiecie ile bitcoina można byłoby już kurwa wykopać? On wie, że nic nie wie. Trochę ta. Taki trochę Marcin Dubiel, ja nie wiedział, to mój feed o co biega. A kurwa.